Szanowni Państwo, trochę połaziłem bez kamery, trochę, jak to się mówi, odpisałem ludziom to tamto. Jadę do domu, po drodze chlebek kupię i z panią, ale bez filmu będzie, jadę do Leroy, a to sprawy domowe, ogrodowe, a później się biorę, póki ciepło jest, póki deszczu nie ma, biorę się za autko w każdym razie. Harcerze z Radomyśla się odezwali, bo im przypiekłem trochę. Tłumaczyli się, że w zeszłym roku na Wszystkich Świętych sprzątali. Nie sprzątali, bo ja byłem, widziałem. Sprzątali prywatne groby. O, mam zdjęcia porobione. Także jest takie wykręty, że my to robimy. Ja już trochę sprawę nagłośniłem na temat tych trzech, w zasadzie czterech mogił. Trzy mogiły żołnierzy Korpusu Polskiego generała Andersa i jedna z pierwszej dywizji pancernej generała Maczka, którego ja się tak najwięcej opiekuję, ale ja muszę jechać 200 km, żeby coś wykonać, a tam na miejscu 7 km są harcerze. Oni strasznie piszą, jak oni robią, co oni w ogóle wszystko się okazuje, że to jest tylko kit tak zwany. Kadra instruktorska po prostu nie dba o to, a dzieciaki wymagają to i owo. No i to tak jest. Bo ta nasza stara kadra, tak jak ja, to patriotyzm był naprawdę. O której nawet ja nie słyszałem nigdy w historii, że wynaleziona przez IPN i wielki cudeńko, jak to się mówi. To jest, ach, straszne to jest. IPN się zrobił instytucją papierkową, poza panem profesorem Wawrzykiem, który grzebie i znajduje ludzi sprzed 60-70 lat. Chylę czoło, natomiast reszta to leje śmierdzące. Zawsze się zasłaniają. Masz wewnętrzny regulamin? Nie. Nie zobowiązuje nas. No i koniec. To po cholerę to powstało. Ja już zaliczyłem spacerek.
zajrzymy do tego sklepu. Jak się dołączymy.